Cześć moi drodzy, witam Was w mojej ulubionej serii o nieruchomościach, a mianowicie zestawienia. Dzisiaj przygotowaliśmy dla Was mieszkania i domy do 500 tysięcy, których najważniejszym argumentem, selekcji, elementem są 4 pokoje. Ponieważ bardzo dużo osób na dzień dzisiejszy, wiadomo, szuka takich nieruchomości, istotne jest to, żeby kupić je w dobrej cenie, ponieważ jak wiecie, ceny nieruchomości cały czas rosną. Moi drodzy, naszą rolą jest zamienianie miesięcy Waszych poszukiwań w jedną godzinę konkretów, po to, żebyście mogli zrobić selekcję na rynku nieruchomości ekspresowo, no to zobaczcie, co przygotowaliśmy dla Was na dzisiaj. Moi drodzy, pierwsza propozycja. Mamy ostatni taki dom w zabudowie bliźniaczej. Świetna sprawa z tego tytułu, że mamy w nim 4 pokoje, mamy 2 miejsca postojowe, mamy ogródek, na parterze 45 metrów, czyli to jest połówka bliźniaka, okna otwierane, można sobie przerobić na okno przesuwne, można sobie też dowolnie modyfikować częścią kotłowni i łazienki na dole. Jak widzicie, duża powierzchnia na kuchnię, duża powierzchnia na część jadalną, na salon. Możliwość postawienia sobie takiej małej kozy, którą możemy zastosować jako kominek. Bardzo fajna sprawa. Na górze z kolei 3 pokoje. Niektórzy robili nawet z nich 2 pokoje, jeżeli takowa była potrzeba. Łazienka. I też jest takie miejsce fajne na wydzielenie garderoby. Do tego niewielki stryszek, 10-metrowy, ale idealne miejsce na składzik, ocieplony pianą PUR. Moi drodzy, 429 tysięcy w stanie deweloperskim, z piecem, z instalacją rekuperacji, z roletami zewnętrznymi i dzielnica Załęże. Drugim świetnym miejscem, na które warto zwrócić uwagę na mapie Rzeszowa, to jest przy ulicy Myśliwskiej. Zakończyliśmy obecnie etap pierwszy. Teraz mamy w sprzedaży jeszcze kilka mieszkań w etapie drugim. Na parterze 3 pokojowe mieszkania, ale nie na tym się dzisiaj skupiamy. Mieszkanie na piętrze. Mieszkania w standardzie premium, z roletami, instalacjami klimatyzacji, instalacjami alarmowymi, 2 miejscami postojowymi, ogrzewaniem podłogowym na całej wielkości mieszkania. No, bardzo fajny design, bardzo fajny wygląd. Jak widzicie, bo skupiamy się na mieszkaniu na piętrze, też taki fajny, większy 14-metrowy taras na górze. I jeżeli chodzi o to, jak wyglądają takie 4 pokoje, to zobaczcie, mamy oczywiście swoje prywatne, własne wejście na parterze, którym dostajemy się na poziom pierwszy. Mamy tutaj część aneksu kuchennego z salonem, bardzo dużą łazienkę, ponad prawie 7-metrową, gabinet i wchodzimy na górę, mamy jeszcze jedną łazienkę, 2 duże sypialnie, ponad 12 i 14-metrowe. Do każdej z nich przyłączona jest również garderoba i taras, mały balkon. I ten największy taras, o którym mówiłem, więc moi drodzy, 449 tysięcy. Warto zobaczyć to na żywo, pierwszy etap jest już skończony, więc możemy wejść do takiego gotowego mieszkania. Naprawdę fajne, godne uwagi. Trzecim mieszkaniem, które Wam dzisiaj pokażę, to mieszkanie w cenie 470 około tysięcy złotych. Mówimy tutaj o mieszkaniu z jednym miejscem postojowym w garażu podziemnym, z komórką lokatorską, dokładnie w tej części budynku. Tu mieszkanie jest od tamtej strony. Ważne jest to jest coś takiego, czego oczywiście nie wywnioskujecie z wizualizacji, że obok mamy takie budynki, tam mamy budynki niskie, dwupiętrowe, więc patrząc z okna mamy bardzo fajny widok. Mieszkanie na poziomie 7, 68 metrów. Jak widzicie, tutaj mamy wejście, 3 duże sypialnie, łazienka, toaleta, 25-metrowy salon z aneksem i do tego mamy duży 10-metrowy taras. Jak już wspomniałem, 470 tysięcy. Jesteśmy pomiędzy Zalesiem a Słociną, więc też fajna i wygodna lokalizacja. Ale gdybyście chcieli być przy głównej arterii, to macie tutaj skrajną szeregówkę, jak widać, z balkonem. To jest jeszcze stare zdjęcie, kiedy nie była jeszcze przygotowana infrastruktura. Teraz wszystko mamy tam tip-top, szeregówka jest gotowa. Możecie zacząć ją wykańczać. I moi drodzy, jesteśmy tutaj przy ulicy Lwowskiej, przed Oszą, jadąc oczywiście od strony Rzeszowa. 84 metry. Jak widzicie, na dole mamy tutaj wiatrołap, osobną kuchnię ze spiżarką pod schodami, do tego łazienkę i fajny, osobny salon z wyjściem na taras, 156-metrowy ogródek i na górze
też fajne, wygodne, 4 sypialnie z łazienką i jeszcze miejsce na taką małą garderobę czy pralnię. Nie jest tutaj zaznaczone, ale też mamy jeszcze tutaj własna strych i mamy tam bardzo fajną, dużą graciarnię, którą możemy wykorzystać. Moi drodzy, cena takiej skrajnej szeregówki to jest 495 tysięcy. Moi drodzy, to oczywiście nie jest wszystko. To jest taka zajawka, chcielibyśmy Wam pokazać, że cały czas na rynku są nieruchomości w fajnych cenach, a jeżeli szukacie czegoś dla siebie, to na pewno warto zrobić sobie selekcję wszystkiego, co jest w Waszym budżecie, w Waszej lokalizacji, w Waszym metrażu, w Waszych oczekiwaniach. Niektórzy wolą balkon, niektórzy wolą duży ogródek. Moi drodzy, jeżeli jesteście ciekawi, dzwońcie do nas, spotykamy się u nas na kawie. Przeprowadzamy dla Was taką bezpłatną selekcję, oczywiście bezpłatną od A do Z, tylko i wyłącznie od sprawdzonych i solidnych deweloperów oferty trafiają do Was, żebyście mogli zamienić miesiące, rok poszukiwań w jedną godzinę konkretów. Dzięki, trzymajcie się. Mateusz, Centrum Inwestycji Deweloperskich. Cześć!